sprawdzenie samochodu przed zimą powinno być równie obowiązkowe jak zimowe porządki przed świętami. O ile niedomyte okno można przeżyć, o tyle nie dający się uruchomić rano samochód to istny koszmar. Aby ustrzec się przed takimi niespodziankami, wystarczy zadbać o stan techniczny auta. Okres zimowy jest to okres przede wszystkim bardzo trudny dla pojazdów, którymi się poruszamy. Samochody powinny być odpowiednio przygotowane do tego pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym. Samochody, które mają instalacje gazowe, gdzie też należałoby w sumie przeprowadzić taki przegląd instalacji gazowej, żeby po prostu to w zimę miało miano prawidłowej pracy. Gdy temperatura spada, pierwszy najczęściej odczuwa to akumulator. Mimo że większość z nich nazywanych jest bezobsługowymi, wiele wymaga sprawdzenia poziomu elektrolitu i ewentualnego uzupełnienia wodą destylowaną. Przy okazji warto zadbać o klemy, oczyścić je i odpowiednio dokręcić, a także dodatkowo zabezpieczyć wazeliną techniczną. Stan styków instalacji gazowej jest ważnym elementem jej prawidłowego działania. Zaś niedziałe złącze może być przyczyną niewłaściwego funkcjonowania wtryskiwaczy gazowych i problemów z przełączaniem na benzynę. Jak wiadomo, mieszanka gazowo-powietrzna ma wyższą rezystancję niż benzynowo-powietrzna. W niższych temperaturach daje się to szczególnie we znaki, jeśli stan przewodów zapłonowych i świec odbiega od normy. Szczelność instalacji to także ważny element przygotowania auta do eksploatacji w trudniejszych niż zwykle warunkach. Przy okazji zaglądania pod maskę warto skontrolować szczelność węży elastycznych, zarówno gazowych, jak i wodnych. O ile nieszczelność tego drugiego jest zauważalna, o tyle sprawdzenie szczelności układu gazowego wymaga specjalistycznego wyposażenia warsztatowego i doświadczenia. Czasy tak zwanego pomysłowego Kowalskiego się już dawno skończyły, ze względu na to, że każdy przegląd wymaga przede wszystkim odpowiedniej wiedzy fachowej mechaników, jak i elektryków, jak i też odpowiedniego oprzyrządowania, ponieważ poprzez działania urządzeń diagnostycznych należy dokładnie to zinterpretować i dane elementy albo poprawić, albo wymienić. I wtedy to na pewno nam gwarantuje to, że okres użytkowania w okresie jesienno-zimowym samochodu będzie bezawaryjny. Dobrym zwyczajem jest kontrola poziomu płynu chłodzącego, który w razie potrzeby należy uzupełnić, ponieważ jego brak może być przyczyną niedostatecznego ogrzewania reduktora, co zakłóci proces odparowywania LPG, a to z kolei spowoduje nieprawidłową pracę silnika. Od 1 grudnia na stacjach tankujemy już gaz zimowy. Zimą szczególnego znaczenia nabiera jakość autogazu. Warto tankować na sprawdzonych stacjach. Nie należy jednak nadmiernie się przejmować, bo pamiętajmy, że filtry gazu odpowiadają za zabezpieczenie elementów instalacji przed zanieczyszczeniami. Warto zatem zadbać, aby były one wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta. Przed okresem zimowym warto także obejrzeć samochód od spodu. Sprawdzenie stanu zabezpieczeń i ewentualne uzupełnienie ubytków powłok antykorozyjnych w punktach mocowania komponentów instalacji gazowej jest bardzo ważne w kontekście użytkowania samochodu zimą, ponieważ sól używana do utrzymania dróg znacznie przyspiesza powstawanie ognisk korozji niezabezpieczonych elementów stalowych. Przy okazji należy sprawdzić szczelność układu gazowego w okolicach wielozaworu zbiornika, zaworu tankowania i połączeń przewodów. Podsumowując, z pewnością najważniejszym elementem, który należy sprawdzić przed zimą, jest układ rozruchu i jego zasadnicza część, jaką jest akumulator. Równie ważny jest układ zapłonowy, czyli świece i przewody wysokiego napięcia. Natomiast w instalacji gazowej należy sprawdzić szczelność całego układu, część gazową i wodną, wymienić filtry, fazy ciekłej i gazowej, sprawdzić stan połączeń elektrycznych oraz mocowanie poszczególnych elementów. Dbałość o stan techniczny samochodu wraz z zamontowaną w nim instalacją gazową zaowocuje nie tylko prawidłowym funkcjonowaniem auta, ale przede wszystkim niższymi w dłuższym okresie kosztami eksploatacyjnymi. Nie mówiąc już o świętym spokoju i pewności, że jeździ się tanio przez cały rok, bez względu na pogodę.